Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Perseverance Part 1. Kochani, nie wiem dokładnie naprawdę ile tej gry zostało. Myślę, że bardzo mało, aczkolwiek jeżeli dzisiaj przejdziemy do PT2, czyli do partu drugiego, to ja wam to skleję po prostu w jedność, jakoś to po prostu nazwiemy, nie wiem, part 1 i 2 i tak dalej. Ale wracając do rozgrywki, albo jeszcze nie, jeszcze jedno. Kochani, ja znów jestem chory niestety. Wszystko, co jest możliwe, to się ostatnio do mnie czepia. Więc mój głos może być delikatnie dzisiaj zachrypnięty. Jeżeli jakieś tam usłyszycie dłuższe przerwy, gdzie nie czytam, to po prostu albo muszę zwilżyć gardło, albo nie wiem, wzięło mnie na kaszel, ewentualnie chrypę musiałem odkrząknąć. Tak się niestety dzieje. Mamy okres jesienno-zimowy, gdzie po prostu tego wszystkiego jest w brud. Pogoda nie rozpieszcza. Chociaż nie, no. W sumie rozpieszcza, ale i tak jest chłodno, ponuro, buro, szaro i tak dalej, więc no niestety musicie mi to wybaczyć. Staram się jak mogę, żeby przynajmniej te odcinki były raz dziennie. Ja to nagrywam w sumie znów 2 godziny przed premierą tego odcinka, zanim go jeszcze zrobię i tak dalej, wyrenderuję. No to już będzie godzina 17, godzina renderingu na YouTubie i dziękuję, dobranoc. Ledwo się wyrabiam, no ale jakoś daję radę. Dobra kochani, więc ostatnio spotkaliśmy psa. Właśnie, staram się też tego unikać. Spotkaliśmy psa i spróbujemy go w tej chwili uwolnić z tego drzewa. Musiałem jakoś przeciąć linę, tylko że nie wiedziałem, czy jestem do tego przygotowany. Szybko przypomniałem sobie wszystkie rzeczy, które ze sobą wziąłem. Mogłem użyć oczywiście noża kieszonkowego. Cóż, oczywisty wybór. Po co je innego jest nóż? Niestety, to nie było takie proste. Nożek był dość tępy, przydatny do otwierania puszek, ale niewiele poza tym. Przecięcie tak grubej liny trwałoby wieki. Potrzebowałem czegoś innego. Nie wiem, baterie? Nie. Kanapki? Strzelba? Strzelba raczej nie. Spróbujmy baterię. Zamierzałem użyć skupionych na stacji baterii w latarce, ale jak dotąd nie było takiej potrzeby. Wyjąłem jedną z opakowania. No ale co z tego? Nie, po prostu nie. Nie mam mowy, żeby przy pomocy latarki przeciąć... Chwila, mam pomysł. Latarka byłaby w tej chwili bezużyteczna, ale żarówka. Żarówka mogła się przydać do różnych rzeczy, na przykład do rozpalenia ognia. Rozebrałem latarkę na części, aż dostałem się do samej żarówki. Miałem wszystko, co było mi potrzebne. Nadszedł czas, by wprowadzić plan w życie. Używając nożyka, rozbiłem żarówkę, żeby odsłonić wolframowe włókno. Następnie umieściłem je pod liną i ostrożnie dotknąłem podstawę żarówki baterią. Włókno natychmiast się zapaliło. Żar pozwolił mi stopić pokrycie liny, co sprawiło, że cięcie jej było o wiele łatwiejsze. Pracując, rzucałem okiem na psa. Siedział nieruchomo, powarkując od czasu do czasu. Wiedziałem, że zaatakuje mnie, jeśli wyczuje wahanie lub strach. Psy reagowały na emocje. Skupiłem się na linii i starałem się nie myśleć o tym, że może się na mnie rzucić. Zajęło mi to kilka minut, ale wreszcie pies był wolny. Hej, kolego, już możesz się ruszać. Au. Co chcesz teraz zrobić? W sumie nie masz dużego wyboru. Wyglądasz na typowego pieszczocha. Nie mogę cię tak tu zostawić. Poza tym, twoja szyja źle wygląda. Ktoś powinien się nią zająć. Być może znam właściwego człowieka, ale musisz pójść ze mną do mojej chatki. To jakaś godzina drogi stąd. Co myślisz? Dasz radę przespacerować kawałek? Ruff. Uznam to za tak. Prawdopodobnie nie było to tak. Pies był wciąż wymęczony i ociągał się. Nic dziwnego. Nie dało się stwierdzić, ile dokładnie czasu spędził przywiązany do drzewa. Na szczęście, ostatnia kanapka okazała się skuteczną zachętą. Wybawca, gdzieś indziej. A czy my cię nie spotkaliśmy? Sobota, 16:01, przy chatce. Udało mi się doprowadzić psa aż do samej chatki. Tam wyciągnąłem telefon i zadzwoniłem po posiłki. Wiedziałem, jak opatrzyć drobną ranę, ale mój nowy kolega potrzebował kogoś bardziej zdolnego.
Cześć, weterynarzyku. Cześć, Jack. Pamiętasz, musiałeś nieźle sobie radzić z dziewczynami. Tak, jasne. Potrzebuję twojej pomocy. Wiesz co nieco na temat leczenia zwierząt, nie? No tak, co nieco. Czemu? Zmieniłeś zdanie na temat strzelania do zwierząt? Nie, podtrzymuję to, co powiedziałem. Ale znalazłem psa uwiązanego do drzewa. Jakiś drań zostawił go, żeby zdechł. Jest w kiepskim stanie. Zlałeś tego typa? Nie, ale gdybym miał okazję, to bym to zrobił. W każdym razie, pies potrzebuje twojej pomocy. Wow, znaczy się, to okropne. Daj mi tylko zebrać ekwipunek i już do ciebie pędzę. Stawisz swój sklep bez obsługi? Ja. 2 godziny mnie nie zabiją. I tak zarobiłem już na weekend. Żołnierze, którzy ostatnio przyjechali do Morfiego, wnieśli sporo kasy. Jasne. Dzięki, stary. Do zobaczenia wkrótce. Sobota, 17:23. Wewnątrz chatki. Bob przybył wcześniej niż się spodziewałem. Jakby całą drogę pędził, nie zważając na ograniczenia prędkości. Ej, Jack, gdzie nasz pacjent? Nie lubisz tracić czasu, co? Tutaj. Przekonanie psa, by przeszedł przez drzwi, zabrało nieco czasu, ale koniec końców perspektywa ciepłego miejsca na odpoczynek go pokonała. Bob zbliżył się do zwierzaka powoli. Zacmokał kilka razy, żeby zwrócić na siebie jego uwagę. Następnie wystawił swoją dłoń tak, by pies mógł ją powąchać. W przeciwieństwie do mnie, zdawał się doskonale wiedzieć, co robić. Bob sięgnął po obroże, aby ją usunąć. Zastanawiałem się, czy będzie w stanie zachować swoje ręce w całości. Na szczęście mu się udało. Lepiej. Zdołał nawet oczyścić ranę, mimo że pies wyraźnie nie cieszył się procesem. Zwierzę zaczęło warczeć i odsuwać się, ale nieustraszony mężczyzna objął go mocno. Pies się uspokoił. Choć otwarcie bym tego nie przyznał, byłem pod wrażeniem. Nigdy bym nie zgadł, że prosty facet ze stacji benzynowej wie tak wiele o zwierzętach. Prawdę mówiąc, wcześniej nieco nim pogardzałem. Nie miałem pojęcia, dlaczego rzucił studia. Z pewnością nie przez złe wyniki. Wydawał się niezwykle uzdolniony. No, dobra. Zrobiłem tyle, ile mogłem. Rana w sumie nie jest taka straszna. Jego szyja nieco obrzękła i trochę krwawił, ale cięcie nie było głębokie. Poza tym, wytrzymałem z niego psisko. Ale pamiętaj, koniec końców, nie jestem specjalistą. Powinieneś zabrać go do zawodowca. Tak, wiem. Tylko, że w pobliżu nie ma żadnego weterynarza, a jazda z tym kolegą do domu bez opatrywania rany mogła mu wyrządzić szkodę. Dlatego po ciebie zadzwoniłem. No tak, nie wydaje się, żeby jazda z obcym człowiekiem mu się spodobała. Przyniosłem ci też trochę psiego jedzenia. Nie dawaj mu za wiele naraz. Jeśli nie jadł przez kilka dni, może mieć problemy z trawieniem. Przy okazji, co zamierzasz z nim zrobić? Jeszcze nie wiem. Kiedy go znalazłem, po prostu musiałem mu pomóc. Nie miałem czasu się zastanawiać, co się stanie później. Nie chciałbym go oddawać do schroniska. Może ty byś go wziął? Zdaje się, że tobie ufa. Bardzo chciałbym mieć psa, ale wiesz, że nie mogę, Jack. Nie kuś mnie. Dlaczego? Ostatnio zdaje ci się wieść całkiem dobrze. Nie, po prostu nie. Nie wiesz, jak poważne mam długi. Nie wezmę odpowiedzialności za inne stworzenie, kiedy nie mam pewności, że będę w stanie zapłacić własne rachunki w kolejnym miesiącu. Jak taki młody gość jak ty wpakował się w takie długi? Cóż, pokrótce. Kiedy byłem jeszcze studentem, ja i mój brat przejęliśmy firmę po ojcu. Była w dość kiepskim stanie, ale uważaliśmy, że uda nam się naprawić i zacząć zarabiać. Rzuciłem nawet studia, żeby mieć czas pomagać. Nie udało się. Nawet pracy było za dużo dla nas obu. Ale nie chcieliśmy się poddać. Byliśmy uparci, mój brat i ja. Poszliśmy do banku po pożyczkę. I tak skończyliśmy w długu. Mój brat uznał, że to wszystko moja wina. Ponoć nie starałem się. Obijałem. Oskarżył mnie o wszystkie swoje złe decyzje. Nie wytrzymałem. Odszedłem. Zabrałem ze sobą jego spluwę. Minęło parę miesięcy i skończyłem tutaj. Brzmi ciężko. No,
Wątpię, czy może przytrafić się w życiu cokolwiek gorszego niż utrata więzi z bliskimi. Ale czasem lepiej jest odejść, niż użerać się z okropnym typem. Ale hej, co było, minęło. No, chyba że mój brat wróci, żeby odebrać swoją broń. Nie wiedziałem, że masz spluwę. Cóż, muszę dbać o swoje interesy. Nigdy nic nie wiadomo. To co zamierzasz zrobić z psem? W sumie, rozmawiałem wczoraj z Hope na temat adopcji psa. Zaraz przed tym, jak zaczęliśmy się kłócić. Wygląda na to, że ostatnio często się kłócisz ze swoją rodziną. Wyczuwam w tobie gniew, Jack. Naprawdę? Co mnie wydało? Moja aura? Widzisz, znów z ciebie wychodzi. Nieważne, czy mi wierzysz, czy nie. Ach. W każdym razie, Hope oskarżyła mnie, że nie spędzam z nią dość czasu. Więc pomyślałem, może przywiezienie jej psa, którego tak chciała, będzie dobrym sposobem na pogodzenie się. Brzmi, jakby chciała twojej miłości, a nie zwierzaka. Pies był tylko sposobem na zwrócenie twojej uwagi. Wiem, wiem. Ale to i tak dobry start, nie? Jasne. Każdy powód, by spędzić więcej czasu z dzieciakiem, jest dobry. Powinieneś jakoś nazwać tego psiaka. Wymyślanie imion zawsze było trudne. Zajęłoby mi miesiąc, zanim faktycznie rozważyłbym wszystkie możliwości. Postanowiłem, że wybiorę coś, co teraz przyjdzie mi do głowy. Spojrzałem na psa. Ten przekrzywił łeb. Pierwszy pomysł był dość prosty. Odin, nordycki bóg wojny, zwycięstwa i polowania. To było dobre, mocne imię. Drugie, co przyszło mi do głowy, to Xander. Jako dzieciak nie cierpiałem historii, jednak zawsze lubiłem słuchać o Aleksandrze Wielkim. Wydawało się to ciekawsze niż reszta tematów. Nie miałbym nic przeciwko nazwaniu po nim psa. Xander? Ostatni pomysł pojawił się, kiedy pomyślałem o Hope. Co to był za film, ten ulubiony? Coś ze smokiem. A gdzie smok, tam musi być i rycerz, który go pokona. To obcisko było wystarczająco duże, żeby nazwać go Knight. Odin, Xander czy Knight? Dajmy Knighta. Nazwę go Knight. Dobre imię. Pasuje. Przy okazji, Jack, jest jeszcze jedna sprawa. Tylko mi nie mów, że ty i Natalie macie romans. Musiałbym cię zastrzelić tu i teraz. Proszę cię, nie. Nadal muszę spłacić moje długi. Zatem o co chodzi? Przyszła do mnie taka laska, pytała o Hala. Powiedziała, że cię zna. A, tak. Nie, znaczy się, to po prostu kobieta, którą spotkałem i starałem się pomóc. Wydawała się być nie na miejscu. Na początku myślałem, że to jakaś ćpunka. Odbierałem od niej dziwną wibrację, miała dreszcze. W każdym razie, Hal zabrał ją na komisariat, więc to już nie mój problem. Ale to nie wszystko. Inna kobieta pojawiła się wczoraj wieczorem. Pytała o tamtą dziewczynę. Miała w sobie coś, czego nie potrafię dokładnie nazwać. I chłopie, ale z niej był kociak. Powinieneś był ją widzieć. Była smukła, niczym sarenka. O czym to ja? Ta inna kobieta. A, no tak. Pytała też o bazę wojskową. Myślałem, że może być szpiegiem, czy coś. Szpiegiem? Wodzu, no oglądałeś się za dużo filmów akcji. Mówię ci, chłopie, coś się szykuje. Kupa nowych żołnierzy przybyła dzień wcześniej. Teraz ta kobieta. Był jeszcze jakiś gość z neseserem i... Spokojnie, Bob. Zagalopowałeś się. Mamy normalny weekend na wiosce. Po prostu paru nieznajomych przejeżdża przez okolice. Ja, pewnie masz rację. Powinienem się zbierać. Przecież mam sklep do upilnowania. Ach, do zobaczenia, wozu. Kiedy Bob odszedł, moją uwagę zwrócił Knight. Postanowiłem wypróbować trik Boba, żeby zobaczyć, czy mogę osiągnąć podobny rezultat. Zacmokałem i wyciągnąłem rękę. Przez moment pies tylko ją obwąchiwał, jakby niepewny, czy może zrobić coś więcej, ale po chwili zaczął lizać moje palce. Uznałem, że to dobry znak.
To oznacza, że od teraz jesteśmy przyjaciółmi. Au. Podrapałem go po grzbiecie, prowokując energiczne machanie ogonem. Było tak, jak się spodziewałem. Typowy pieszczoch. Jego wcześniejsza agresja musiała być wynikiem strachu i bólu. Kiedy klepałem go po łbie, stał się po prostu wielkim zwierzakiem. Zwierzakiem ze szczęką wypełnioną kłami, które mogłyby odgryźć człowiekowi rękę. Hope z pewnością by go pokochała. Zabawne. Przybyłem do chatki, żeby uciec od moich problemów z Natalie, ale dzięki mojemu nowemu przyjacielowi chciałem teraz tam wrócić. Chciałem zobaczyć zaskoczenie na ich twarzach. Chciałem ujrzeć radość Hope i, jak Natalie, z początku niepewna, da się przekonać, kiedy zobaczy, jak bawią się ze sobą. Wiedziałem, że to nie rozwiąże wszystkich naszych problemów. I tak będę musiał zmierzyć się z własnymi niedoskonałościami. Ale pies stanowił dla mnie punkt wyjścia. Wiedziałem, co muszę zrobić i miałem ku temu odwagę. Knight potrzebował wiele czasu, żeby zacząć skakać. Nie miałem nic przeciwko krótkiej zabawie w zapasy. Pamiętając o świeżej ranie na jego karku, starałem się grać ostrożnie. Jednak, kiedy rzuciło się na mnie 30 kilo kudłów, natychmiast padłem. Zbytnio bałem się złapać psa za kark. Wkrótce pożałowałem, że jednak tego nie zrobiłem, bo nasza mała zabawa spowodowała dodatkowe szkody. Usłyszałem głośne pęknięcie gdzieś w okolicy prawej kieszeni. Rozwalił telefon. No dobra, kolego, już wystarczy. O, zezłościł się. Nie, Knight, już wystarczy. Siad. Kiedy wreszcie udało mi się wydostać spod psa, sięgnąłem do kieszeni, by przekonać się, że mój telefon ciężko zniósł tę przeprawę. Ekran miał pęknięcie, bateria się wysunęła, a obudowa obok głośnika została zmiażdżona. Przez moment myślałem, że było już po nim. Na szczęście, gdy tylko wcisnąłem baterię z powrotem, telefon ożył. Z zewnątrz wciąż był rozwalony, ale dało się go używać. Koniec końców uznałem, że jak na jeden dzień wystarczy mi wrażeń. Zamierzałem udać się rankiem na polowanie, więc koniecznie musiałem położyć się wcześniej. Gdzieś indziej. Melduję się. To nie jest zaplanowana rozmowa, agentko. Dziewczyna uciekła. Nikt mi nie powiedział, czego się po niej spodziewać. Zaatakowała kilka osób w szpitalu. Widziałam, jak... Uspokójcie się, agentko. Tego nie było w odprawie. Dziewczyna praktycznie wygryzła sobie drogę ucieczki, po czym wyskoczyła z trzeciego piętra przez okno. Wyglądała jak szalona. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. A pozostali... Mieszkańcy są w szoku. Szeryf zarządził obławę. Widziałem też żołnierzy z bazy poruszających się po mieście. Miasto znajdzie się pod kwarantanną w przeciągu 2 godzin. To powinno ułatwić ci twoje drugie zadanie. Twoja odprawa. Słuchajcie, jeżeli to, co ona ma, jest zaraźliwe, wasza kwarantanna tego nie powstrzyma. Ludzie zginą. Muszę ją znaleźć. Spokojnie, agentko. Skup się na swoim drugim celu i pozwól nam wykonywać naszą część. Co z moją drogą powrotną? Coś wymyślisz. Twoim zadaniem jest zabezpieczenie naukowca i wydostanie go stamtąd żywego. A ten drugi agent? To nie twoja sprawa. Znajdź naukowca, wyciągnij go żywego. Przyprowadź do nas. Nie zawieź tym razem. Byłoby nam przykro się z tobą żegnać. Kiedy się obudziłem, wciąż było ciemno. Niedziela, 5:37, wewnątrz chatki. Knight spał na dywaniku przy kominku. Przetarłem zaspane oczy i sięgnąłem po komórkę, żeby sprawdzić godzinę. Dziwne. Wygląda na to, że bateria padła. Byłem pewny, że miałem jeszcze około 40... Co? Nie, 40? Czterdzieć? Literówka. Byłem pewny, że miałem jeszcze około 40% poprzedniego wieczoru. Wydawało mi się niemożliwe, żeby rozładowało się to w jedną noc. Musiałem zapomnieć wyłączyć telefon czy coś. Nic już nie mogłem na to poradzić.
Podłączyłem komórkę do ładowarki i udałem się obudzić mojego nowego przyjaciela. Hej kolego, masz ochotę zapolować? Daj spokój. Spodoba ci się. Przyda mi się pomoc. Sądzisz, że sprostasz wyzwaniu? Au. I tak ma być. Prawdę mówiąc, nie miałem pojęcia, czy Knight nadawał się na polowanie. Istniała szansa, że odstraszy wszystkie inne zwierzęta. Ludzie niekiedy polowali z psami, ale trzeba je było wcześniej specjalnie wyszkolić. W najgorszym wypadku po prostu przespaceruje się po lesie. Wziąłem ze sobą nóż, strzelbę i kawałek bandaża. Chciałem być przygotowany lepiej niż dzień wcześniej. Niedziela, 6:15. Las. Znałem otoczenie chatki całkiem nieźle. Wiedziałem, gdzie można znaleźć łanie. Nawet gdyby nie udało mi się żadnej ustrzelić, samo namierzenie zwierzęcia dawało frajdę. To chciałem przekazać Bobowi. Nie chodziło tylko o zabijanie. Szliśmy ostrożnie przez las jakieś pół godziny. Nie mogłem powstrzymać myśli o tym gościu, który porzucił psa. Nie miałem szacunku dla takiej osoby. Wciąż pamiętałem tamtą linę. Musiała należeć do kogoś, kto lubił się wspinać albo pracował na łodzi. Czuję. Nagle Knight zatrzymał się i zaczął wąchać po okolicy. Wiedziałem, że musiał złapać trop. Coś czułem, że koniec końców był łowcą. Postanowiłem mu zaufać. I nos potrafi wyczuć rzeczy, które człowiek po prostu by przegapił. Mój towarzysz stał nieruchomo przez jakąś minutę, skupiony na jednym kierunku. Zaczął warczeć, choć ja niczego szczególnego nie widziałem. Pies zaczął biec. Ciężko mi było za nim nadążyć. Starałem się zgadnąć, z czym przyjdzie nam się zmierzyć. Niedźwiedź? Jeleń? Coś jeszcze innego?